Dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na przejażdżkę Hondą CBR300R. Tą oto właśnie, którą dostałem do testów od Hondy. Pojedziemy i poopowiadam Wam, co o niej sądzę, ponieważ miałem okazję jeździć nią całkiem sporo czasu. Przez tych kilka dni udało mi się zrobić 621 km. O, czyli wyjdzie setka dziennie. Także zainteresowanych zapraszam. CBR300R to bardzo udana konstrukcja Hondy, której inżynierom udało się niemal idealnie rozłożyć masę na oba koła. Dzięki temu motocykl ten jest stabilny i prowadzi się go wyjątkowo dobrze. Jednocylindrowy, czterosuwowy, czterozaworowy silnik o pojemności 286 cm sześciennych jest standardowo chłodzony cieczą i współpracuje z 6-stopniową skrzynią biegów. W okolicy 8000 obrotów generuje blisko 31 koni i 27 N, co przy masie 164 kg daje dobry wynik i masę zabawy. Sprzęt jest idealny na rozpoczęcie przygody z motocyklem, jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii A2. Można nim śmiało śmigać w trasę, po mieście, a zwłaszcza na torze. No dobra, motocykl ten ma pojemność 300. W tej klasie jeździłem tylko Kawasaki 300 i powiem Wam, że nie wiem, tym mi się jedzie jakoś lepiej. Nie jest to jakaś chamska reklama Hondy, po prostu najzwyczajniej w świecie jest to tylko moje zdanie, jak się okazuje. Honda radzi sobie lepiej na torze i jeśli chodzi o jazdę, wydaje mi się, że gabarytowane są jakoś tam zbliżone do siebie, aczkolwiek tą jeździ mi się zdecydowanie lepiej. Może też dlatego, że jeździłem nią po prostu dłużej. Motocykl nie nadaje się na prawo jazdy z kategorią B. Trzeba sobie już wyrobić odpowiedni glejt. Mieć lejce. Ale powiem Wam, że jest zajebisty. Do miasta to jest taki miejski przycinak. No chyba to jest motocykl stworzony do jedzenia po mieście, ja nie wiem. Słuchajcie, bardzo zajebiście mi się nim jeździ. Jest zrywny. Jest skrętny i jest po prostu wystarczający na miasto. Tutaj oczywiście wściekać się nie będziemy, ponieważ nie możemy, ale uwierzcie mi, że ten motocykl nic więcej nie potrzebujecie. Aczkolwiek zastanawiałbym się, czy na początek, myślę, że na początek też jest dobrym sprzętem, no, jeżeli będziecie sobie odbijać monetkę z głową. To bez problemu to ogarniecie. Ponieważ tak jak mówię, on jest zrywny. Jak najbardziej, nie mówię, że nie. Ładnie się napędza. Chętnie się wkręca przede wszystkim. Ale jeżeli ktoś podejdzie do zagadnienia z głową, to na pewno to ogarnie. Jak wszystko zresztą. Miałem okazję polatać z nim na trasie, po mieście. A nawet, uwaga, uwaga, w terenie, jak się okazało. Jadąc sobie, zostałem pokierowany przez takie wyboiste doły, że szlak mnie trafił. I teraz tak, miasto. Wąziutki, trochę cięższe od 125, co prawda, ale ciągle ta jego masa w żaden tam jakiś sposób nie wpływa na możliwości manewrowe, ani nie jest ani za ciężki, ani za lekki. Ja przy tych swoich 180 cm wzrostu oraz jakichś 75 kg. Nie mam z tym motocyklem żadnych problemów. Siedzi mi się na nim wygodnie. Jak widać, pełną stopą sięgam do ziemi. Tak, wiem, jadę sobie w trzewikach, ale po prostu nie miałem już miejsca w plecaku, żeby je włożyć, a trzeba się będzie przebrać i wrócić samochodem jednak od tej Hondy. Sięgam stopą. Nie jest za wąski, nie jest za szeroki, jest w zasadzie dla mnie sam raz. Wydaje mi się, że jakiś tam 1,90 m dacie radę na tym motocyklu jechać, ale wydaje mi się, że lepiej najpierw się do niego przysiąść. Oczywiście jeździłem z pasażerem. Pasażerka bardzo zadowolona. Dużo miejsca na tyłek. Wyprostowana noga w zasadzie. Bez jakiejś tam zgarbionej pozycji. Powiem Wam, że ten motocykl w ogóle nie zwraca uwagi na to, czy jedzie sam, czy z pasażerem. Ma na to wyjebane.
Dla niego to nie jest żadne obciążenie dodatkowe. On od samego początku do samego końca ciągnie obroty. Cały czas kręci się, napędza. No tutaj trzeba oczywiście pamiętać, że poniżej tych, przy 3000 obrotów jest trochę mulisty, ma tendencję do szarpania, ale powyżej tego, jak już się napędzi, to elegancko jedzie. Także co? Na trasie spokojnie trzymał 120 km. I to bez większych jakichś tam większego zmęczenia sprzętu. Pasażer zadowolony. Ja również zadowolony. Max, jaki udało mi się ogarnąć tym motocyklem, to jest jakieś 170 km na godzinę. Osiągnął to bez większych problemów. Na mieście, jak mieliście przed chwilą okazję zobaczyć, no jest wąziutki i nadaje się idealnie do takiego filteringu. Do tego ma wystarczającą mocy, wystarczającą prędkość, przyspieszenie na to, aby no, zostawiać już wszystkich w tyle po prostu. A czy może nie wszystkich, no wiadomo. Znajdzie się zawodnik taki, co i bym nie zostawił, ale bez problemu, słuchajcie, możecie sobie tym motocyklem startować spod świateł bez obaw, że jeżeli staniecie na lewym pasie, to będzie to zbrodnia, bo będziecie kogoś blokować. W terenie oczywiście nie jest to motocykl do jazdy w terenie, ale dzięki temu, że ma ABS, można sobie pozwolić na taki przejazd jakimś szutrem, tudzież jakimś piachem bez problemu. Jeżeli cię poprowadzi przez jakąś tam ścieżkę, no to będziesz dasz radę nim przejechać, tak? Zawieszenie to wszystko bardzo ładnie, elegancko wybierało. No i był ten ABS, dzięki czemu no, teoretycznie mogłeś sobie hamować przed nim hamulcem, aczkolwiek ABS tutaj działa na tej zasadzie, że on blokuje to koło mimo wszystko i odpuszcza. Blokuje, odpuszcza, blokuje, odpuszcza. Znaczy no, w momencie, kiedy to koło się zablokuje, no to ten ABS odpuszcza to koło trochę. Także nie jest to jeszcze taki idealny model ABS-u, który jest stosowany przez Hondę w nieco wyższych modelach. Tam ABS po prostu działa tak, że nie dopuszcza w ogóle do zblokowania koła, z tego co widziałem na filmach. Ten tutaj no, działa osobno i na przód, i na tył. Także o tym musicie pamiętać. To nie jest tak, że sobie wciśniesz jakikolwiek hamulec i zahamują oba koła. Nie w tym motocyklu. W tym motocyklu jest to rozdzielne. Powiem wam, że w tym modelu zegarów troszeczkę bardziej jednak przyzwyczaiłem się do cyfrowego wskazania temperatury silnika. I to mi tak troszeczkę przeszkadza, bo po prostu nie wiem, ile ma stopni. Trzy krechy to nie określenie tego, czy jest zgrzany, czy nie jest zgrzany. No ale trudno. Pozycja na nim jest cholernie wygodna. Siedzi się w sposób bardziej pionowy, wyprostowany. Nie wymaga od siebie leżenia na baku, dogniatania jajkami do tego baku i ściskania żeber, kurde, przez ten bak. Po prostu sobie siedzisz w pozycji wyprostowanej, bardzo wygodnej. Na dłuższą trasę na pewno świetna sprawa. Ile zrobiłem i najwięcej? Chyba 120 km z podejścia. Również jest za mało, żeby powiedzieć, czy on jest męczący, czy nie jest męczący. Generalnie na pewno mnie wówczas nie zmęczył. Przez cały ten okres czasu jazdy nim, no, nie czułem żadnego zmęczenia, nic mi tam nie drętwiało. No, pozycja jest naprawdę bardzo fajna. I to, na co zwróciłem uwagę w zasadzie od razu po wejściu na ten motocykl, to to, że on naprawdę, naprawdę fajnie się wkręca, fajnie przyspiesza, fajnie pracuje. Oczywiście wiadomo, no po przejściu wówczas ze 125 to wszystko ładnie pracuje teoretycznie, ale no, powiem wam, że zdziwiłem się, że jak na 300 to, że ten motocykl tak popina. Ja rozumiem, że to było, o widzicie, jest poniżej 3000 i jest takie du, ale tutaj już się napędza, 4000 łapie. Jest piękna praca i już wtedy idzie. W zasadzie w ruchu miejskim kompletnie niewiele używam hamulca na tym motocyklu, ponieważ ma on całkiem fajnie hamuje silnikiem. W związku z tym ja tylko dohamowuję czasami. I również trzeba tutaj pamiętać, że ten motocykl świetnie się czuje tam na wyższych obrotach. O mój Boże, jedziemy za Warsaw Shore! Super! No, także standardowo zaraz wam postaram się pokazać, jak on przyspiesza.
Dobra, słuchajcie, może nie ze startu zatrzymanego, ale zawsze. No jak widzicie, setkę zrobił w jakieś nie wiem ile. 5 sekund? Także całkiem przyjemnie i wystarczająco, jak sądzę, na warunki miejskie. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem, zaraz będziemy jechali tankować, także zobaczymy, sprawdzimy to. I teraz patrzcie, co jest w nim fajne, nie? On jak trzyma 6000 obrotów, czyli idealnie w połowie zakresu obrotów, on ma setkę wtedy. 120 na godzinę trzyma przy 7500 obrotów. I wydaje mi się, że dla niego optymalnym tempem będzie 120. Dobra, słuchajcie, to tak ona wygląda. Z każdej strony. Z boku, z góry, z lewej, z prawej. Jest naprawdę ładny. Kurde, słuchajcie, on po prostu wygląda jak zajebiście dorosły męski motocykl. No. Linia 300, 500, nawet Fireblade'a jest dosyć zbliżona do siebie. Jeżeli ktoś nie ogarnia za bardzo sprzętów, to pomyśli sobie, że jest to całkiem spora pojemność, aczkolwiek jest to tylko 300. Jak widać, jedyna rzecz to to, że ma tylko jedną tarczę z przodu. No nic, ma tego ABS-a, ABS nawet daje radę. Jak działa, to wam też pokażę. Udało mi się go kilka razy wykorzystać. Nie to, żebym zrobił to przez przypadek, po prostu zrobiłem to specjalnie. Jak widać, ktoś tu przede mną dobrze go gotował na torze. I z tego co słyszałem właśnie, to dawał zajebiście sobie radę. Ale żeby nie było tak miło, słuchajcie, to powiem wam teraz o rzeczach, które mi się nie podobają. Numero uno to to. Nie wiem, o co chodzi, że to jest takie miękkie. I czy to kurde słońce temu zaszkodziło, czy to jest w środku, no ten nie jest taki miękki w środku, tak, jest twardy. Zarówno ten, jak i ten boczny, drugi. No słuchajcie, czuję się jakbym miał nogę na galaretce. Jak kładziesz sobie buta, to wszystko lata. Jest takie stabilne. Wydaje mi się, że lepiej byłoby bez tych gumek. Nie wiem, czy to jest jakaś dokładka, czy to jest standardowe. Nie, no wygląda jak standard. No więc to bym sobie w cholerę wymienił. Mi się to po prostu totalnie nie podoba. Wolę mieć chyba coś sztywnego pod stopą, na czym mam takie stabilne oparcie, aniżeli taką galaretkę, która no... Jak widzieliście, no, ustępuje pod palcem, no, i po prostu lata. To jest pierwszy minus. Drugi minus natomiast to, niestety, ale ta owiewka. Znaczy, niestety, no. Ja się przyzwyczaiłem, wiecie, że no, do tych 140 na godzinę mogę jechać w pozycji wyprostowanej, ponieważ to umożliwia mi moja owiewka. Ta owiewka nie umożliwia mi takiej jazdy, ponieważ jest za krótka. I oczywiście powiedzicie tak, to nie jest problem i to nie jest na dobrą sprawę problem, tak, bo przecież są nakedy i w ogóle nie mają owiewek i ludzie jakoś tam jeżdżą i walczą z tym wiatrem. Ale powiem wam, że przyzwyczajenie robi swoje i niestety, ale ja uważam to za minus tego motocykla, w związku z tym, że on napędza się już nawet do tych 170 na godzinę, to ja jednak dałbym trochę wyższą tą owiewkę. Chociażby po to, żeby nie trzeba się było za nią kitrać już przy prędkości 120. Wiecie, jeżeli masz owiewkę, to fajnie. Fajnie jest, jeżeli przy prędkości 120 na godzinę ciągle możesz pozostać wyprostowanie i musisz się za nią chować. Wydaje mi się, że ten element mogliby dopracować, no i te stópki. Także tu macie takie dwa minusy. A teraz jedziemy, go zatankujemy i zobaczymy, co tam wyjdzie. Jeszcze wam pokażę, jak przyspiesza. Korzystając z tego, że jest pusto. No prawie, ale pan mnie nie zdąży dogonić. Patrzcie. Jak widać, daje radę. No, jeszcze mamy szósty bieg. No. Ekonomia jazdy. 5000 obrotów, 80 km na godzinę. 6000 obrotów. 100 na godzinę. 7500 obrotów. 120 na godzinę. Elegancko. Naprawdę super ekstra. Podoba mi się to rozłożenie. Wiadomo, że idziesz tam im dalej, tym więcej. Tak jak mówiłem, ja tym najwięcej jechałem pakę 70, ale to już było pod czerwonym polem. Oczywiście poskładane jak wariat z owiewkami, bo inaczej się nie dało i całkiem mi głową rzucało. No, także gąbki
i owiewka do wymiany i macie zajebisty sprzęt. To na bank. Bardzo fajnie wchodzi w zakręty. No, to na pewno. Jeżeli chcecie pojechać sobie czymś takim na tor, to bez problemu, bardzo wygodnie możecie się na nim poskładać. To siedzisko całe jest tak skonstruowane, że wygodnie jest się na nim zwiesić po prostu. Także to godne polecenia. Możecie sobie swobodnie zejść. Oczywiście brakuje mi, kurde, prędkości. Mogłem iść, myślałem, że jestem wyżej, no ale nieważne. Bardzo wygodnie można się na nim poskładać, także pod tym względem świetnie. I co, jeżeli się nad nim zastanawialiście, to bierzcie go. Ja pierdziu, naprawdę. Jest zajebiste. Bardzo łatwo wyczułem międzygaz w nim. Nie trzeba w nim już tak, wiecie, szarpać jak w 125 tym gazem, żeby coś sensownego osiągnąć. Wystarczy taki delikatny ruch ręką i on się akurat podbija całkiem fajnie. Także to mi się podoba niezmiernie w tym motocyklu. W ogóle był bardzo łatwy do oswojenia się z nim. Bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem. Przestawiłem na tryb jazdy tym motocyklem. Bardzo łatwo było mi się na niego wsiąść, przesiąść i przyzwyczaić do tego, jaki jest i jak się nim jeździ. To na pewno ogromny plus tego sprzęta. Masa nie stanowi problemu. Przyspieszenie znośne, pasażer zadowolony, idealne w trasę, idealne na miasto. Daje radę w terenie. ABS, jaki jest, taki jest, daje radę. Mogłoby go nie być równie dobrze i też by było dobrze. No teraz, oczywiście ja powiem wam tak, spalanie, które wam podam, będzie, no to będzie średnie spalanie z 600 km w cyklu wybornie mieszanym. Tak jak mówiłem, tam będzie, kurde, trochę terenu, trochę będzie trasy i trochę będzie drogi. Także będzie to średnia ze wszystkiego. Na podstawie tych 600 km zobaczymy, ile tam wyszło to spalanie. Ale wydaje mi się, że będzie to coś w granicach 4 do 4 litrów. Co prawda należy pamiętać o tym, że ja tego motocykla też tak trochę katowałem go, nie powiem, że nie, no on tam cały czas pracował raczej jednak w wyższej strefie obrotów, aniżeli tam 4000, tylko zdecydowanie wyżej. Koda w odbiciu. Kieruneczki są bardzo widoczne. Pod spustem światełko, fajne. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba ten sprzęcior. Kurna. No i ten już jest wyposażony w awaryjny wyłącznik, który znajduje się tutaj, jak widzicie. 125 tego nie mają, a ten już ma. Ciągle nadal jest to motocykl, który ma korek wyciągany w pełni. Nie wiem, standardy jakieś nowe? Mi się to nie podoba. No dobra, to wydaje mi się, że spalanie wyjdziemy jakieś 3,5 do 4 litrów. To tak na razie przypuszczam. Ale oczywiście tam w pasku na dole dam wam dokładny wynik. Dobra, na bank motocykl jest godny polecenia. Polecam go wszystkim, którzy mają na to odpowiednie kwalifikacje, Glade. Jeśli tylko możecie, to odpalajcie go, kupujcie, jeździcie, jest zajebisty. No, także w tym odcinku to by było na tyle. Standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama, Aska, tam znajdziecie więcej aktywności. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, komentujcie, dajcie znaka. Jeżeli jeździcie tym motocyklem, to koniecznie opiszcie, jakie są wasze wrażenia z jazdy, bo na pewno jeździcie nim dłużej i na pewno będziecie mogli napisać więcej na jego temat. A te informacje na bank komuś się przydadzą, jeżeli trafi na ten film, to znajdzie wszystko w jednym miejscu. No. I cóż, to tyle. Nie ma co przedłużać. Standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji. Kolejnej okazji. Narazka.